Kolejna odsłona śledztwa związanego z rozbiciem zorganizowanej grupy przestępczej. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Poznania zatrzymali osoby funkcjonujące w działalności gospodarczej odpowiedzialne za pranie pieniędzy pochodzących z zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego Środków Niepublicznych. Działania zorganizowanej grupy przestępczej doprowadziły ponad 2000 osób do strat oszacowanych na co najmniej 600 milionów złotych. Dzięki działaniom CBA do tej sprawy już wcześniej 30 osób usłyszało zarzuty. Tym razem zatrzymane osoby trafią do prokuratury regionalnej w Łodzi, tam usłyszą zarzuty.